Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest Magdalena Zych, wschodząca gwiazda short tracku, największa nadzieja na dobry występ olimpijski w Pekinie. No i właściwie chyba Opolaną nie trzeba jej przedstawiać. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Jesteś dla mnie głosem młodego pokolenia, jego przedstawicielką, więc chciałam Cię spytać o to, no bo nam rodzicom wydaje się często, że my najlepiej wiemy, co dla naszych dzieci jest dobre, lub poprzez dzieci staramy się spełniać swoje marzenia. Czy to łyżwiarstwo szybkie to było Twoje marzenie, czy też byłaś jakoś ukierunkowana, jak do tego doszło, że zajęłaś się takim właśnie sportem? Szczerze mówiąc, to w ogóle się zaczęło od tego, że jeździłam figurowo. I to było takie, że moja koleżanka po prostu przyszła się, spytała, czy chcę z nią iść na trening, więc w sumie powiedziałam, że tak. No to rodzice faktycznie zawozili mnie na te wszystkie treningi, nawet na 6:15. I dostałam takiej niefajnej kontuzji kolana i też miałam ofertę od trenerów ze polskiego klubu short tracku, czy nie chciałabym spróbować, że widzą, że mam szansę, że mam duże predyspozycje, to tato tam załatwiał to wszystko, no i w sumie stwierdziliśmy, że a czemu by nie spróbować? Ja na początku w ogóle nie chciałam, ja powiedziałam, że ja się nie będę kręcić w kółko, coś tam. Ale właśnie, tak, lubisz jeździć w kółko po lodzie? Tak, to od pierwszego treningu jak poszłam, to tak miłość nagle, po prostu ten sport. Ale nie, to była też moja decyzja. Stwierdziłam, że no jak tak czy siak kolano może nie wytrzymać już na figurówce, to czemu by nie spróbować czegoś innego, gdzie faktycznie mogę mieć większe szanse, żeby się przebić? No i no, to była faktycznie dobra decyzja. No jak widzimy i śledzimy na bieżąco, natomiast to jest specyficzny sport. Co w nim Ci się najbardziej podoba? Ten pęd, czy to, że to właściwie jest poniekąd i indywidualny sport, i grupowy? To jest bardzo trudno określić, co jest najważniejsze w tym sporcie. No ja najbardziej lubię szybkość, ja lubię jeździć bardzo szybko, dlatego też moim ulubionym dystansem jest 500 metrów, czyli ten najkrótszy. Ale tak, jest to sport indywidualny i drużynowy. Wiadomo, sami nie moglibyśmy trenować, bo to by w ogóle nie miało sensu. I naprawdę ta nasza grupa jest tak zżyta, że to aż przyjemność po prostu iść na trening i tak, o fajnie, pojeździmy sobie coś dzisiaj. Więc wiadomo, i lubię biegi indywidualne, ale te drużynowe też, to jest takie, że musimy się pokazać dobrze jako cała drużyna. No ale to jest też taki sport, zwłaszcza na tym levelu, na którym Ty jesteś, że to wymaga bardzo dużo pracy, samodyscypliny, wielu wyrzeczeń. Nie masz z tym problemu, że jednak niektórzy być może rówieśnicy akurat spotykają się na jakichś prywatkach, a Ty jednak z niektórych rzeczy musisz zrezygnować, bo jednak tych treningów jest bardzo dużo. Ja w sumie rezygnuję prawie ze wszystkiego, ponieważ wyjeżdżam co tydzień, tak można powiedzieć, że jestem tylko tydzień w domu w ciągu miesiąca. Tak to obóz zazwyczaj trwa 3 tygodnie. Więc ja naprawdę, grupa moich znajomych to jest parę osób, ale wiem, że są zawsze dla mnie, wspierają mnie. No ale tak, no miałam takie momenty, że chciałabym faktycznie powychodzić więcej ze znajomymi czy coś takiego. To tak, nie wiem, z 1,5 roku temu, 2 lata temu było. A teraz już wiem, że no ja chcę osiągnąć coś więcej w tym sporcie i że mam ten swój po prostu cel, więc zrobię wszystko, żeby go osiągnąć. Czyli to jest po prostu misja, pasja. Tak. No dobrze, ale w sumie w krótkim okresie czasu zaczęłaś odnosić bardzo wiele sukcesów. No i jest taka presja wręcz, że wszyscy już patrzą, co Madzia Zych zrobi, czy znowu jej się uda stanąć na podium. Nie obciąża Cię to? Dajesz sobie z tym radę? Daję sobie z tym radę. Szczerze mówiąc, mnie to też tak trochę napędza, bo ja lubię pokazywać wszystkim, że mnie stać na coś, że mogę pojechać jeszcze szybciej. I no nie, jakoś mnie to tak nie spina, można tak powiedzieć, dodatkowo, że nie. Lubię pokazywać ludziom, że mogę fajnie pojeździć. To powiedz, ile razy dziennie tak naprawdę, ile godzin spędzasz na lodzie? Na lodzie to zależy, czy w ciągu dnia mamy 2 treningi na lodzie, czy jeden na lodzie, jeden na sucho, ale jak są 2 treningi na lodzie, no to lód trwa 1,5 godziny, czasem nawet 2, więc spędzamy od 3 do 4 godzin na lodzie wtedy dziennie, ale to wiadomo, trzeba by przyjść jeszcze wcześniej, zrobić rozgrzewkę, po treningu jakieś tam rozbieganie zrobić, czy pojeździć na rowerze i to po każdym treningu, więc to faktycznie godzin treningowych wychodzi dużo. No właśnie, ale to jest chyba też nie wszystko, bo jeszcze poza tym biegasz, musisz inne rzeczy, jakby jak wygląda taki dzień takiego sportowca? To jak jesteśmy na obozie, nie w Opolu, tylko na przykład
załóżmy w Dreźnie, to zazwyczaj jest tak, że no wstajemy rano, treningi mamy tak w miarę późno, więc można się tam wyspać do 8, do 9 nawet czasem. I później idziemy na lód, to tam zazwyczaj jesteśmy na lodzie przez 2 godziny. No to godzinę wcześniej trzeba przyjść na rozgrzewkę, później stoimy 2 godziny na lodzie, później zazwyczaj jest rozbieganie pół godziny, czyli to dodatkowy czas. Przychodzimy do hotelu, trzeba zjeść obiad, mamy troszkę odpoczynku, no i wieczorem zazwyczaj wtedy idziemy na drugi lód, który też trwa 2 godziny około. No to wiadomo, wcześniej znowu rozgrzewka, później znowu rozbieganie, no i wracamy do hotelu, kolacja, patrzymy, o, już po 20, no to trzeba się już umyć i szykować do spania. A gdzie szkoła w tym wszystkim? Szkoła jest, ja zabieram ze sobą książki i mam też laptopa, żeby z nauczycielami się łączyć. No szkoła bardzo, bardzo, bardzo mnie wspiera, za co też jestem im bardzo wdzięczna, bo wiedzą, że sport jest dla mnie wszystkim i naprawdę bardzo mi ułatwiają to, żebym po prostu mogła pozaliczać wszystko wtedy, kiedy mam czas. Ja też jestem na nauczaniu poza szkołą, czyli to na tym polega, że ja mam egzaminy tylko na koniec roku. Taki indywidualny tryb nauczania. Taki indywidualny z całego roku, ale też nie jest problemem to, żebym spotkała się w trakcie roku szkolnego z nauczycielami, żebym dołączyła na lekcje, żebym coś pozaliczała, więc tak. Ale dajesz radę, no to tak, super. Daję radę. Natomiast powiedz, który z takich momentów w twojej karierze łyżwiarskiej był takim najważniejszym momentem? Jak byś to tak z perspektywy czasu oceniła? Czy na przykład jakiś pierwszy sukces, czy może pierwsza porażka gdzieś po drodze, że coś ci nie poszło tak do końca, jak chciałaś? Co miało wpływ taki największy na różne twoje przemyślenia i kolejne kroki w karierze? Szczerze mówiąc, jak przyszłam do kadry Polski, pojawiło się u mnie bardzo dużo problemów zdrowotnych, które jakby zaczęły wywoływać u mnie takie myśli, że nie chcę już jeździć. No pojawiały się takie myśli, bo to naprawdę, jak człowiek nie jeździ przez parę miesięcy, gdzie wcześniej był w czołówce Polski, to naprawdę to jest przykre, takie też dla zawodnika, że chce się po prostu jechać i nie można, ale jak ten okres cały minął, to byłam takie, że wow, no, że udało mi się przejść przez ten faktycznie najcięższy moment i od tamtego momentu widzę, że po prostu progres robię cały czas, nawet trener się śmieje, że taki progres zrobiłam w ciągu 2 lat, że jak przyszłam, to było takie, jejciu, co z niej będzie? A teraz powiedział, że naprawdę się bardzo przyjemnie mnie ogląda, więc ja też daję po prostu z siebie wszystko na tych treningach. Wiadomo, że są jakieś takie cięższe momenty. No ale pełna mobilizacja, rozumiem. No, tak, ale faktycznie czasem się zdarza, że nie kończę, nie będę już więcej jeździć, jak jest na przykład bardzo ciężki obóz. To takich myśli jest mnóstwo, ale jak się już taki obóz przetrenuje, to jest takie, będę dobrze jeździć w ciągu sezonu, więc... No przed tobą duże wyzwanie, no bo jednak Pekin. Tak. Czego oczekujesz od samej siebie tak naprawdę? Czy sobie postawiłaś jakieś poprzeczki, czy po prostu idziesz na żywioł, ty starasz się, jesteś osobą, która stara się nie myśleć, że nie żyć w takiej presji, że muszę tam stanąć na podium? No i czy coś się zmienia w związku z tym, z intensywnością treningów, przygotowań, czy coś wygląda inaczej? Przygotowania do igrzysk trwają 4 lata, więc teraz został nam już niecały rok. Kwalifikacje do igrzysk rozpoczynają się w październiku, to są Puchary Świata. Pierwsze 2 są w Azji, 2 następne w Europie. No i potem zobaczymy, czy udało nam się zakwalifikować. Wiadomo, chciałybyśmy się bardzo zakwalifikować sztafetą, bo to byłby naprawdę historyczny sukces i wierzę, że nam się uda. No wiadomo, treningi na pewno będą ciężkie, bo trzeba zrobić formę i na kwalifikacje, i później na same igrzyska. Więc no tak, mam nadzieję, że uda nam się zakwalifikować na taką imprezę. No ja trzymam bardzo kciuki, zresztą myślę, że wszyscy Opolanie i nie tylko, że cała Polska. To jeszcze na koniec, jakie jest marzenie Madzi Zych? Takie, czy związane z karierą, czy związane z życiem? To związane z karierą to na pewno jest zakwalifikować się na igrzyska i zdobyć tam medal. To jest takie moje marzenie, odkąd jestem takim malutkim dzieckiem. A takie poza karierą to mam, że chciałabym zwiedzić świat, zrobić sobie taką podróż dookoła świata, pewnie jak skończę karierę, więc to takie 2 największe marzenia. Piękne marzenia, życzę, żeby się spełniły. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Magdalena Zych, no, gwiazda, po prostu nasza opolska gwiazda sportu.